Witam was, widzowie, w grze pod tytułem Nightmare of Decay. Gierce, która mi się spodobała, bo wygląda trochę jak Resident Evil. Dosłownie, ma grafikę z Resident Evil 1 i 2 i gameplay z 7, więc to jest coś akurat na mój styl. Myślę, że zagram na normalu, bo jestem normalny ziomek. Nie jestem jakiś taki hardkorowy ziomek. Dzisiaj wieczorem zostało zgłoszone zaginięcie 23-letniej Judy w Glaslow. Jest opisana jako kobieta rasy białej o wzroście 1,75 m, szczupłej budowy i długich brązowych włosach. Po raz ostatni widziano ją... O kurna, ona jest wyższa niż ja. Po raz ostatni widziano ją wchodzącą do jej mieszkania po tym, jak znajomi odprowadzali ją do domu po zabawie w nocnym klubie. Policja przeszukała jej mieszkanie i przesłuchała sąsiadów, ale nie znalazła żadnych wskazówek co do jej obecnego miejsca pobytu. Bliscy przyjaciele i krewni mówią, że Glaslow skarżyła się na częste koszmary i halucynacje. Na kilka dni przed zniknięciem nie wiadomo, czy miały one coś z nim wspólnego. Glaslow jest ostatnią osobą z alarmującej liczby niedawnych zaginięć, które przerażają lokalnych mieszkańców. Władze twierdzą, że w ciągu ostatniego tygodnia zgłoszono ponad 10 zaginionych osób. Policja nie była w stanie znaleźć żadnych nowych tropów w swoim dochodzeniu w sprawie zaginięć i prosi każdego, kto ma informację na ten temat, aby zadzwonił do jednostki dochodzeniowej DS osób zaginionych pod numerem 3 kropki. Wyłączasz telewizor, ostatnio miewasz straszne koszmary i oglądanie wiadomości o tych zaginięciach tylko pogorszy twój stan. Jest już dość późno i czujesz się zmęczony. Powinieneś coś zjeść i przed snem wziąć prysznic. Jesteś prawie pewien, że w lodówce został jeden kawałek pizzy. Dobra, zatem witamy w grze pod tytułem Nightmare of Decay. Chyba nie ma na to spolszczenia, ale co, moje zdrowie jest dobrze. O! Mogę przechodzić przez... Jestem zbyt zmęczony, aby grać teraz w gry. Okej, czyli to jest mój pokój. Mogę je użyć do podgrzania jedzenia. Lodówka. Kawałek pizzy. Ale mam kuźwa dużo rzeczy w tej lodówce. Zdobyto kawałek pizzy! Coś a la Resident Evil. Dokładnie tak jak mówiłem. Mogę jej użyć do... cyk. Serio? 4,20? Wow. Dobra pizzunia. I like it, dude. Ta pizza była niezła. Teraz powinienem wziąć prysznic przed pójściem spać. Pamiętajcie, higiena osobista zawsze jest ważna. Czy ja wszedłem znowu do sypialni? Nie, wszedłem do łazienki. Zajebiste lustro. Coś mi się zdaje, że ta gra jest za głośna. Muszę ją trochę ściszyć. Cały czyściutki. Czas iść do łóżka. Ale to jest dziwne. Co? Jak telewizor się sam włączył? Powinienem go wyłączyć. Gdy tylko wyłączasz telewizor, nagle zauważasz w odbiciu jego ekranu, że za twoją sofą ktoś stoi. Obracasz się i widzisz dużego mężczyznę patrzącego na ciebie z szalonym uśmiechem na twarzy. Jego ochrypły oddech odbija się echem po całym pokoju. Mężczyzna trzyma odciętą głowę kobiety. Fajny sąsiad. Myśli o niedawnych zaginięciach wypełniają twój umysł, a po plecach przebiega zimny dreszcz. Nie mija chwila, a mężczyzna znika tak samo nagle, jak się pojawił. Zajebisty sąsiad, kuźwa. Musisz być bardziej zmęczony niż myślałeś, jeśli zaczynasz mieć halucynacje, a może jedzenie tej pizzy przed pójściem spać nie było najlepszym pomysłem. Dobry sen powinien odświeżyć twój umysł. Masz nadzieję, że tej nocy nie będziesz miał kolejnego koszmaru. Kozacko. Lubię sobie zapisywać często grę, bo mam taki nawyk z grania w Gothica oczywiście, który często crashuje. Idziemy spać!
Welcome to Nightmare of Decay. O! Czy ja jestem w trumnie? What the fuck? Czy ja właśnie... wbiłem... górę trumny głową? O! Posiadłeś... Brama nie wygląda na to, że będę musiał znaleźć inne wyjście do tego, z tego miejsca. Kozacko. Ten krzyk... oznacza... nie wiem co oznacza. O! Kotecek! Widzisz kota siedzącego na barierce u szczytu schodów. Wpatruje się w ciebie swoimi nienaturalnie inteligentnymi oczami. Witaj, nieznajomy. Kot wita cię i co dziwne, rozumiesz co mówi. Dubbing w tej grze jest 10 na 10. Wygląda na to, że koszmar pochłonął kolejną ofiarę. Wielu zostało tu sprowadzonych wbrew swojej woli tylko po to, by spotkał ich koszmarny koniec. Nigdy jeszcze nie uciekł żywy. Kot zatrzymuje się, żeby spojrzeć za siebie, na ciebie z góry na dół. Prawie tak jakby chciał ocenić twoją wartość. Czuję się rozczarowany. Zastanawiam się, jak długo uda ci się przeżyć. Niedługo, gdybym musiał zgadywać. Będzie zabawnie zobaczyć, jak kończysz w tym okropnym miejscu. Może jeden z potworów cię dopadnie, a może oszalejesz i sam ze sobą skończysz. Cóż, muszę iść. Powodzenia, nieznajomy. Postaraj się nie zginąć zbyt szybko. Kotecek. I spierdolił mały frajer, kurna. Zostawiając mnie na pastwę losu. To ma lekko takie Cry of Fear vibes. Nie, że coś. Możliwe, że to... jest... takie Cry of Fear połączone z Residentem, bym powiedział. Dźgy! Kutka. Ciekawe, kto ciągnął tędy ketchup. Nóż survivalowy. Widzę, że tam... dwóch kolegów... Siema! Dobry ma pan dzień? Widzę, że... no tak trochę niekoniecznie. O, kolega miał klucz. Ale pan brzydki. Dźgy! O, fuck off! Dźgy, motherfucka! Fuck off! No spierdalaj, panie! Kurna? Co to od razu za łapanie? Przy pierwszym spotkaniu, nie robi się tak. Klucz do posiadłości i pistolet, okej. Okay. Przypiszę sobie. To okaleczono ciało mężczyzny. Został częściowo zjedzony, zajebiście. Ładny mil, zamknięta. Czy ja? Ja chyba nie jestem w stanie otworzyć tych drzwi, więc chyba muszę się cofnąć. Boli mnie to, że moje życie jest umiarkowanie. Otworzone przy użyciu klucza do posiadłości. Okej. Okay. To dosłownie ma vibe Cry of Fear'a połączonego z Residentem. Dosłownie. Mogę się chyba uleczyć. Wykorzystaj. Gra zapisana. Mam pistolecik, który ma 15 naboi plus 8 w zapasie. No dobra. Czy mam gdzieś jakąś rozpiskę, co gdzie ja mam iść? Czy po prostu mam iść na ślepo do przodu? Wygląda na to, że chyba na ślepo do przodu. Nie podoba mi się to miejsce. Dobra, chyba widzę, co muszę zrobić. Wgłębienie w kształcie monet. Stary farmer zmęczony po dniu ciężkiej pracy zasypia w cieniu drzewa, podczas gdy jego lojalny pies czuwa nad nim. Czy muszę znaleźć coś w stylu trzech monet? O, zastanawiająca. Mogę iść po prostu do przodu. Z drzwi do drzwi. Kolejna amunicja, nie pogardzę oczywiście. Przepis na kwas dodany do twoich dokumentów.
Dostęp do niektórych obszarów posiadłości został zablokowany przez dziwną, mięsistą narośl. Lord William zlecił mi znalezienie rozwiązania tego problemu. Odkryłem, że mieszanka zawierająca różne części landoliny, odezonu i aquaverum. Aquaverum brzmi jak jakiś lek na ból głowy. Może być użyta do stworzenia żrącego kwasu, który może rozpuścić mięsistą narośl i odzyskać dostęp do wcześniej zablokowanych obszarów. Okej, pusty słoik. I tu może usiąść do przechowywania otrzymanego roztworu. Czyli muszę znaleźć te składniki i znaleźć mięsistą narośl. Okej, gdzieś jest blisko kolega, nie podoba mi się. Nie podoba mi się, że tu jest tak cicho. Notka o windzie na posiłki. Ta przeklęta winda na posiłki znowu się zepsuła. Wysłałem klucz do spiżarni na drugie piętro i po drodze platforma utknęła w szybie. Teraz nikt nie może dostać się do spiżarni, dopóki ta głupia winda nie zostanie naprawiona. Lord William będzie wściekły. Może wrzucenie czegoś ciężkiego do szybu z wyższego piętra wystarczy, żeby ją odblokować. Czy muszę wyjść wyżej, I see. Nie podoba mi się... Wiecie co, może ja pójdę do tego miejsca, jak będę może bardziej uzbrojony, żeby nie było. Gdyż iż ponieważ ja mam pistolet z małą ilością amunicji. Bam! Peł! Siema koledzy! Nie ruszaj się, no kuźwa kolego! Ciężko mi wycelować w głowę, w końcu. Jezus, ile naboi przyjął w ten łeb. Czyli nie jestem tu sam. Stanowczo nie jestem tu sam. Dobra, może ja się najpierw rozejrzę na... po tamtej stronie. Co ja tutaj takowego owego znajdę? Przydałoby się znaleźć dużo amunicji, nowa broń. O. Pę! Dobranoc. Słoik. No amunicja i kozacko. Lubię takie rzeczy jak amunicja. Bardzo mnie napawa to optymizmem, że mogę władować tą amunicję w zakute łby zombiaków. Wejdę tu. Okej. Nie wygląda to sympatycznie. Podaruj królowi jego złotą koronę i pokonaj jego lojalnych strażników, aby tworzyć dalszą drogę. Okej, this is fucking strange. O, teraz widzę, że mam sprint. Wcześniej jakoś sprinta nie miałem. Albo chyba sprint się włącza w momencie, kiedy są przeciwnicy, a tam był przeciwnik. Okej, rozumiem. Dobra, za oknem ktoś jest. Oh my god! I have a weapon now! Ue. Okej. Peł! Peł! Oh fuck! Peł! Peł! O! Dobranoc! I zmarnowałem wszystkie 6 naboi, które miałem. Kozacko. Fajen. Dobra, tam łazi kolega. Nie użyję pistoleciku. Może się od razu go pozbędę, żeby było tutaj clean. Dobranoc. Wezmę strzelbę, jak będę wchodził do pomieszczeń, bo... nie jestem pewny siebie. Nie wiem, co mogę tutaj spotkać. Okej. Zapis, czy mogę to zniszczyć? Nie, nie mogę. Okej. Okej. So far, so good. So far, so good, nie mam problemów. Tylko boli mnie to, że zmarnowałem 6 amunicji do shotguna na samym początku. Jak na chwilę obecną, jedyna droga, która mnie prowadzi, to w tym kierunku. Nierozwiązane zagadki można resetować, wchodząc i ponownie wychodząc na dany obszar. O co mi to mówicie? Dobra, tu jest ta winda. Drabina? Czy ja potrzebuję gdzieś tutaj drabiny pod coś? Stary zegar. Stary stojący zegar po dziadku. Jest w nim dziura na klucz, którym można otworzyć przykrywy talerze zegara. Tą drabinę mogę popchać, ale po co? Drzwi są zamknięte. Kształt trefl został wyryty na zamku. Okej. A tu się wracam, okej. Trefl. Czyli muszę mieć klucz w kształcie trefla. Ale sympatycznie, kuźwa. Ej, podoba mi się, kuźwa. Kolego, sorry, że ci przerwę. A,
ale... Powinieneś już pójść spać, jest już puzyno, nie? Dobranoc. Death is the only way out. Okej. Niekoniecznie, nie zawsze. Szogun? On wstanie. Te. Dobranoc. Dobranoc. Kotecek. Czyli przyszedłem tutaj tylko po to, by uwolnić kota z pralki. Fajnie. Ten kolega wstanie na 100%, więc zrobimy najpierw to tak. Dźgy! Dźgy! Dźgy, motherfucker! Dobranoc. Sia, kotecku, co tam? Mówię, że nie przetrwam, eh? Dziękuję za uwolnienie mnie z tej pralki. Kto wie, jak długo bym tam tkwił, gdybyś się nie pojawił. Zobaczyłem coś błyszczącego w pralce i wszedłem to wziąć, ale pokrywa zamknęła się i nie mogłem wyjść. Udało mi się zdobyć błyszczącą rzecz, która była w środku. Skoro mnie uratowałeś, dam ci ją. Proszę, weź to, może znajdziesz dla niej zastosowanie. O, potrzebuję tych monet. Kozacko, potrzebuję ich 3, jeżeli się nie mylę, żeby przejść dalej. Moneta pies. No przecież ja was zabiłem. Kurde, wiesz co, kolego? Bam. Otwarte. O, fajnie, kozacko. Dobranoc. Napój leczniczy, kozacko. Dajcie mi więcej amunicji, bo ja jestem kurwa pepegą. O, kolejna moneta. Drzewo. I amunicja do strzelby, zajebiście. Czy ja wziąłem jakiś klucz? O, dobra, jestem tutaj. Okej. Gra zapisana. Mityczne drzewo. Poplamiona łzami notatka. William dziwnie się zachowuje, odkąd wprowadziliśmy się do tej posiadłości. Spędza cały swój czas w piwnicy, robiąc Bóg wie co. Próbowałam go o to pytać, ale stał się zły i konfliktowy. Obawiam się, że możemy się od siebie oddalić. Nienawidzę tego miejsca, nie powinniśmy byli tu przyjeżdżać. Ciężko mi trochę zlepić historię tego całego miejsca. Bo ja się pojawiłem tutaj jak szedłem spać, ale to też ma jakąś historię, realną historię? I don't fucking know. Wejdźmy najpierw do tych drzwi. O! Okej. Najwyższy wynik pozostały trzy. O! I see. Wiatrówka. Wiatrówka nie ma amunicji, czyli przypuszczam, że ona jest po prostu tak o. Czyli... Okej, okay, I see, że będziemy... strzelać do punktów. Bam. Bam. Bam, bam. 20, please. Dam radę do 220. Jeeeeee! Yeah. I to się nazywa nagrody za kurwa strzelanie, a nie jakieś kurwa pluszaki. Kuźwa mać. I teraz mogę otworzyć tą skrzyneczkę. Bo mam oczywiście coś takiego jak wytrych. Nice. I znalazłem dynamit. Kształt pik. Okej, okay, czyli nie wszędzie mogę wejść. Dobra, zatem znalazłem na chwilę obecną dwa znaki. Wiecie co, może zapiszę, bo widzę, że się coś tam rusza. Czy to są pieski? Ile jest tych piesków tam? Dwa. Kurwa.
Ała! Leżeć! Agresywne! Widzę, że szkolenie nie poszło za dobrze. Muszę znaleźć klucz, żeby otworzyć te drzwi. Kurwa, ile ja kluczy muszę tu znaleźć, żeby się gdzieś dostać. Ja pierdzielę. Czy jest tu w ogóle coś w tym miejscu? O, jest! Dobra, czyli prawdopodobnie większość rzeczy znajdę w tym miejscu. Let us check. Co ja tutaj przegapiłem? Była tutaj szafa. Czy w tej szafie coś jeszcze było? Raczej nie. Tutaj byłem i znalazłem tą jedną z monet. A bardziej dał mi to kot. Ta drabina. Dobra, widzę, gdzie ją muszę popchać. Myk. Przejść przez szyby wentylacyjne? Czekaj, najpierw zapiszę. Wespnij się. Yes. O, widzę dużo amunicji. I tu był przecież safe. Kurna, niepotrzebnie się wracałem. I pierwszy składnik widzę. Słonik, słoik lanoliny. Kozacko. Okej, to jest zwykły kolega. Otworzone. Ło. Leżeć? Siema koledzy, co tam? Jak tam? Dobrze się bawicie? Nice. Jeszcze muszę znaleźć coś, co mi pomoże zwalić to na dół. Platforma utknęła w szybie. Może uda mi się wrzucić coś ciężkiego, aby ją odblokować. Ale co ciężkiego? To jest zastanawiające. Może tutaj coś przegapiłem? Chyba nie. Może powinienem zobaczyć to miejsce z tym? Z tą windą na dole w sumie faktycznie. Bo tam coś było. Tam były te całe drzwi krwawe. Wciąż wchodzę do tej łazienki. Czemu ja wchodzę do tej łazienki? Mogę włożyć te dwie monety, które tutaj mam. Będzie mi brakowało jednej. Cyk. Cyk. Ludnicząc się zasypia w cieniu drzewa, podczas gdy jego lojalny pies czuwa nad nim. Potrzebuję monety farmera. Czyli farmer będzie tu. Mogę rozwalać wazy? Mogę, ej! Teraz się o tym dowiaduję. Serio? To do drzwi do spiżarni. Dochodzi za nich wyczuwalny smród z niego mięsa. Próbujesz otworzyć drzwi, ale nie drą. Po chwili szorski głos woła do ciebie z drugiej strony. Proszę, potrzebuję pomocy. Przypadkiem zamknąłem się tutaj i nie mogę się wydostać. Kiedy tu tkwię, moja cenna kolekcja gnije. Muszę uciec, żeby dołożyć do niej świeże zabawki. Proszę, możemy sobie pomóc nawzajem. Ty chcesz się dostać do środka, a ja chcę wyjść. Klucz do drzwi powinien być gdzieś w posiadłości. To duży niebieski klucz z wyrytym wyrazem spiżarnia. Proszę, pospiesz się, nie chcę spędzić tu ani chwili dłużej. Moja kolekcja gnije. O, kurna, ale impreza, Jezu. Czy coś tu jest? Zakrwawiony worek. Okej, jestem w patowej sytuacji. Dobra, jednak muszę ich wybić. Siema, kolego. Nie wiem, po co mi zgniły worek. Zakrwawiony, który jest dość ciężki jak na swój rozmiar. Myk. No i winda działa. Zbadaj. Platforma, która na szybie odblokowała się i spadła na dół. Teraz we go back. Już do spiżarni. Oj, coś mi mówi, że kolega
który mówi, że jego kolekcja gnije, nie będzie chyba przyjazne. I don't like it. Znalazłeś klucz, pośpiesz się i otwórz drzwi. Moja kolekcja gnije, gdy rozmawiamy. Otworzyć drzwi. Nareszcie mogę wrócić do pracy nad dodawaniem świeżych zabawek do mojej cennej kolekcji. Zajebiście. Otwierasz drzwi i wita cię upiorny widok okaleczonych ciał nabitych na pale. Ostry smród zgniłych ciał wydobywa się z otwartych drzwi i atakuje twoje nozdrza. W tajemniczy sposób zniknął klucz i nie ma śladu po osobie, która była zamknięta w pokoju. Kozacko. Wyraz spiżalnia został wyryty na zamku. Młoda kobieta została nabita na drewniany pal. Jej twarz jest niesamowicie spokojna, pomimo makabrycznego ten sposobu. Ściska w rękę w dłoni monetę. Wziąć ją? Wyrywasz monetę z jej martwych dłoni. Chwilę później udręczony jęk kobiety roznosi się echem po spiżarni, a zimny dreszcz przebiega ci po plecach, gdy wyczuwasz wrogą obecność w środku pomieszczenia! Niemsny golem! No, you... No collection, no collection, no collection, fuck! Fuck off, fuck off! Bo to był błąd! Nie trafi go to w ogóle! Fuck off! Jak ja mam go zabić? Dobra, ta walka jest praktycznie prosta, po prostu... Łazić i czekać, aż się pan mięsny jeż zamachnie. Huuu, that's a big boy! That's a fucking big oh boy! Ała, moja lupa! Ile ja amunicji zmarnuję na tego kolegę? Dobranoc! Dawaj mi klucz. Koledze się wybuchło, a ja praktycznie nie mam amunicji. Like. Kozacko. Dużo mi to dało. Ale przynajmniej mam kolejną monetę i mogę iść dalej. Kozacko. O, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Mieliśmy pierwszego bosika. Podoba mi się ta sytuacja. Nie podoba mi się bardziej ta sytuacja. O! Trefl. Okej. Okay. Czyli teraz możemy otworzyć większość pomieszczeń tam u góry. Zacnie. Oj, bardzo słabo. Pozwól, że przeczytam. Lord William zachowuje się ostatnio nietypowo. Spędza cały swój czas w piwnicy, zaś Lady Erma wpadła w głęboką depresję z powodu jego dziwnego zachowania. Wydaje się, że wszystko zaczęło się po tym, jak poprosił mnie i kilku innych służących o zakrycie szafą dużej dziury w piwnicy. W ciągu następnych tygodni stał się zupełnie inną osobą, powściągliwą i szybko wpadającą w gniew. Lord William kazał nam spotkać się z nim w piwnicy jutro wieczorem. Ciekawe, jakie dziwne zadanie zleci nam tym razem. Obstawiam, że bardzo dziwne. Te głowy się na mnie patrzą. What the fuck? Mogę z tym porozmawiać. Istota w dziurze. Na ścianie znajduje się mięsista narość z dużą dziurą po środku. Wygląda z niej stwór ze świecącymi czerwonymi oczami. Witaj, nieznajomy. Mógłbyś wyświadczyć mi przysługę? Wyświadczyć przysługę? Jasne! Wygląda na sympatycznego ziomeczka. Dziękuję, nieznajomy. Próbowałem pytać innych, ale tylko krzyczeli i uciekali, gdy ich witałem. Jak niegrzecznie. Widzisz, jestem kolekcjonerem ludzkich głów. Okej. Okay. Bolesny wyraz śmierci na ich twarzach napełnia niewielką radością.
Ale moja kolekcja ma wadę. Niedawno zdałem sobie sprawę, że czegoś brakuje. Wszystkie głowy mojej kolekcji są męskie i nie mam żadnych kobiecych głów. Chcę naprawić ten brak równowagi. Ej, kurwa, zajebiste hobby. Wow. Jeśli przyniesiesz mi 3 ludzkie głowy kobiet i położysz je na tacy, którą wystawię, wynagrodzę cię za twoją fatygę. Okej, okay, idziemy odcinać głowy kobietom. Jesus. Klucz trefl. Koledzy? Koledzy! Cześć! Co tam? Widzę, że grało się w bilarda. Ja też może się przyłączę, aż tutaj to jest mój ruch. Mam nadzieję, że się podobał. A coś tu miałem? Kije do bilarda. 2 kije do bilarda ułożone są w sposób przypominający wskazówki do zegara. Jeden wskazuje 2, drugi na złamany w pół wskazuje 8, czyli 8:10. Rozumiem, okej. Okay. Tylko potrzebuję jeszcze klucza. Dobra, nieważne, mam. 8:10. Rozumiem, on my way. 8:10. Nice. No i teraz mam klucz pik. Dlaczego był klucz pik? Jop. O, kolega. Kurwa. Ugryz. Co? Jeszcze żyjesz? Co jest? Halo? Proszę tak mi nie robić. Kurna. O, tą mięsną narośl na, się rozchodzi. Dobra, I get it now. Otwór w kształcie czarna plama. Na drodze powinien się przebawić, wskazując na, że w tym miejscu coś stało. Czy chyba stał ten kolega? Nie mogę go przepchać, jestem za słaby. Za słaby. Otwór w kształcie sześciokąta. Okej. Dźgy. Kurde, nie mam amunicji do pistoletu praktycznie. Okej. What the fuck are you? Who the fuck are you? Raczej. Jakby ich tu zlikwidować? Nie mam amunicji w pistolecie, a mam dużo w shotgunie. Powolutku. Wyładuję mu lufę w mordę. Nice. Czy on do mnie biegnie? Ta, są bardzo friendly. Cześć, miło mi. Chucken jestem. Ciekawe, co oni tu robili. Koledzy gadający po łacińsku. No chyba to był łaciński, jeżeli się nie mylę. Coś muszę tu znaleźć, tam było przejść. Coś muszę chyba znaleźć. W tym miejscu raczej nic, ale prawdopodobnie tu coś będzie. No, oczywiście. Koledzy. Kształt Karo. What the fuck? Bez głowy cię... Cześć. Co się stało z moim mężem William? Stał się jakby zupełnie inną osobą. Teraz nawet noce spędza w piwnicy i nie pamiętam, kiedy ostatnio spaliśmy razem w jednym łóżku. Prawie w ogóle już ze sobą nie rozmawiamy. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że zaginęło kilku służących, a w okolicy dzieją się dziwne rzeczy. Ostatniej nocy usłyszałam okropny odgłos oddychania dochodzący z szafy, który nie dał mi zasnąć przez całą noc. Próbowałam powiedzieć o tym Williamowi, ale on po prostu mnie zignorował i odszedł. Zaczynam obawiać się o swoje życie, nie mogę tak dłużej żyć.
No i skończyłaś bez głowy, koleżanko. Bezgłowe działo kobiety w średnim wieku leży rozciągnięte na łóżku. Świat krwi prowadzi z ciała do zamkniętej szafy. Dobra, mam kurwa shotgun, będę strzelał, zamknięte. Muszę znaleźć klucz, żeby ją otworzyć. Kozacko. Kozacko. Kurwa, klucz do zamkniętej szafy. Ha. Miło mi. Nadal jest są jacyś koledzy, okej. Ale jednym kolegom się zajęliśmy, what the fuck. Bo rozdeptałem robaka. O kurde. Fajny detal. O Jezu, czy to jest nawiązanie do Resident Evil 7? Wtedy ten moment z wyciąganiem czegoś z kibla toalety jest zapchana obrzydliwymi nieczystościami. Sprut z niej jest niezwykle drażniący. Zauważa, że coś utkwiło w toalecie. Sięgnąć po to? Och, raczej można. Myślałem, że wyciągnę gówno. Korbka, kwadrat, o! Czyli to jest do tamtego miejsca. Cześć! W tych drzwiach jest prosty problem. Mógłbym otworzyć go wytrychem. Potrzebuję wytrycha. Wytrychu. Drzwi na samym końcu to jest biblioteka. Może tu po drugiej stronie coś jest. Jakieś drzwi czy coś? Nie, nie ma. Ale nawet żadnych znajdzie. Wow! Co jest kurwa? Co to za mimik? What the fuck, man? Okej, ale mam wytrych. Wow. Otwór w kształcie kwadra... A! Czy ja wezmę z powrotem tą korbkę? Tak, wezmę. Joink, joink. Dźgy. Gimi. Tu, 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 tu. Safe, yes. I mogę lecieć. Mam trzy skład... Ty, mam trzy składniki, faktycznie. Kurczę. Tylko chcę najpierw otworzyć te drzwi, które tam są. Bo skoro mam wytrych, to chcę zobaczyć. Bo mogę otworzyć drzwi wytrychem. Cyk. Okej, okay, czyli tu jest sejfik? I dużo amunicji, kozacko, przyda się. Do pistoletu szczególnie, bo mam, zawsze mam mało. I można lecieć teraz, zrobić, zabawić się w chemika. Zestaw mojego chemika był chyba nie tu, ale... Cześć, koleżanko. Pożyczę, pozwól, że pożyczę twoją głowę. Kolega chce. Dobra. Jak brzmiała notatka? Przepis na kwas. Lanolina, odezon i aquaverum. Lanolina. Odezon i aquaverum. Żeby mi nie wybuchło w twarz. No i mam słoik kwasu. Zajebiście. Teraz lecimy skwasować mięsną ścianę. Kurwa. No i nice. Klucz karo. Nice. No i możemy przejść dalej. O siema! Kolego?